Polscy handlarze bronią wpadają. To fakt. Już wkrótce kolejne rozmowy zostaną przerwane przez służby specjalne lub dziennikarzy. Co zatem powinni robić handlarze, by móc dalej uprawiać swój proceder? Po pierwsze, zmienić język negocjacji. Zamiast sypać bezwstydnie szczegółami technicznymi militariów, muszą po prostu dialog zaszyfrować. Jest pan zainteresowany sprzedażą pewnej ilości roślin? Tak, roślin. Mamy na przykład duże ilości tych tataraków. Przepraszam, czego? No, tataraków. Aha, a jakiego gatunku jest ten tatarak? To jest nasza hodowla krajowa według projektu botaników radzieckich. Rozumiem. Jaka jest średnica łodygi? 9 mm. 9 mm. Proszę pana, czy one są z kukurydzą? Nie rozumiem, wybaczy pan. No, czy mają kolby? Aha, więc część tataraków jest z kukurydzą, a reszta krótkie. I do każdego tataraka dodajemy po 500 nasionek. Rozumiem. Jaki jest zasięg sadzenia? Proszę pana, nominalnie 1500 metrów. Rozumiem. Interesują mnie, proszę pana, jeszcze jakieś cebulce. Cebulki zaczepne czy obronne? Ja nie bardzo się znam na botanice. Te cebulki, wie pan, bo jedne są z uchwytem do rzucania. Ze szczypiorem. Ze szczypiorem. Tak, raczej wolałbym te bez szczypioru. Czyli obronne. Tak. Proszę pana, mamy oczywiście. I jeśli chodzi o mechanizm działania. Właśnie, jak to działa? Otóż tam ma pan taki ten korzonek. Tak. Pan go wyrywa, liczy do trzech i momentalnie sadzi. To jest też z radzieckich instytutów? A co, złe? Nie, bo ja nie wiem, czy mi się to przyjmie na południu. Tam, na południu Europy. A to się wszędzie przyjmie. Żeby pan wiedział, jak to kwitło na górskich glebach w Afganistanie. Wiem, widziałem. Jaki areał zamierza pan obsadzić? Wie pan, ja liczę inaczej. Ja liczę, że to mi musi wystarczyć towaru dla 500 rolników na tydzień kampanii. To będzie jakieś 200 skrzyni. 200 Proszę pana, wie pan teraz tak, a jak mi to zacznie wygadować? W czasie transportu. A nie wykluczone te zarodniki. Tak. Się wykręca i transportuje osoby. Czyli tak. Interesuje mnie jeszcze, wie pan, takie te rośliny takie, co są okrągłe, które się zakopuje bardzo płytko, że ich nie widać, że ich nie ma, a one jednak są. Sadzeniaki. Tak, sadzeniaki. Okopowe. Tak. To ma służyć do rozsady piechotnej czy przeciwko zmechanizowanemu sprzętowi rolniczemu? Nie, ja bym to chciał użyć przeciwko innym rolnikom. A więc piechotne sadzenia. Tak. No, oczywiście posiada. Ja bym to chciał obsadzić miedzę tym. A jak długa jest ta miedza? No więc ta miedza jest, na dzisiejszy dzień ona wynosi 900 km, ale to się zmienia. Rzecz jasna, czytam gazety. Proszę pana, oczywiście posiadamy każdą ilość. Dobrze, dziękuję. I teraz na koniec interesuje nas nawóz. Nawóz sztuczny. Przepraszam? Sztuczny, laboratoryjny. A trudna sprawa. Co konkretnie was interesuje? Konkretnie interesuje nas urlop. Uryn. Uryn. Może lepiej mówmy mocznik. Mocznik. Dużo tego potrzeba? No, żeby obsadzić jakieś 2-3 silosy. No to sporo. To będzie dużo kosztować. O, proszę się martwić, bo mamy bardzo bogate instytuty. Tam się ludzie aż rwą, żeby coś rozszczepić. No nie ukrywam, że posiadamy. Tak? Pręty uryn mocznikowe. Wzbogacone po 6 kilo sztuka, ale przyznam, to jest trudne w transporcie, bo wie pan, to są długie lasy. O, my jesteśmy zwyczajni długich lasek. Proszę. Na jaki kraj pisać listy wywozowe? No, jak zwykle, na Grenland. Na Grenland. No więc wszystko jest jasne. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu. Ja zawsze zapominam nazwisko. Wiceminister Kazimierz X. Oczywiście rolnictwa. Bardzo mi przyjemnie. Marszałek Doran X.
Marszałek oczywiście polny. Miło mi. Miło, do widzenia. No i proszę, cała koszula poplamiona. Ale dzisiaj użyję nowego proszku. Stop! No znowu pani przerywa, no czemu pani przerywa, no? Proszę pana, bo tu nie ma żadnej plamy. Przecież tłumaczyłem pani tyle razy, że najpierw kręcimy to, że pani wyjmuje już czystą koszulę upraną w tym najlepszym proszku. Przecież plamę robimy potem z wiśni. A z wiśni niczym nie puści. Jest jak tu zimno, róbmy szybciej. Wszyscy znają pana z milionów portretów, ale po raz pierwszy prezentuje się pan nam na żywo. Niech więc pan powie, jest pan z zawodu... Królem kier w kartach. Niech pan powie, skąd taki niezwykły zawód. To tradycja rodzinna, już ojciec był waletem jeszcze w czasie studiów. Na studiach. Ile lat pan pracuje? 19 w talii, no ale zaczynałem jako blotka. Niech pan nam opowie, jakie tam panują u was układy. Układy, no są cztery ugrupowania, w tym dwa postkomunistyczne. Czerwone. Tak, niektórzy mówią czerwone, my raczej mówimy lewicujące, lewicowe. I kto obecnie dominuje u was? U nas się nie dominuje, bo to nie ta gra. W zasadzie, jakbyśmy tak popatrzyli, to trudno powiedzieć, bo ostatnio były duże przetasowania. Rozumiem. Czego pan nie lubi w swojej pracy? Oj, zdecydowanie nie lubię rzucania na stół, bo to się leci na plecy, to jest bolesne, nie zawsze to z podłożu. Nie podkładają. Nie podkładają sobie. Ktoś kiedyś panem oszukiwał? Wie pan, na przykład schował pana gdzieś? Ja nie jestem asem w tych sprawach. Natomiast w rękawie parę razy byłem. Jaką grę pan lubi najbardziej? Zdecydowanie pokera. Pokera. A jaki układ z pokera? No, oczywiście karetę z królów, bo to my się znamy dobrze, we czterech, my sobie gramy w karty, my palimy papierosy. Karta lubi dym. No jasne. A jakie pan pali? Wszyscy palimy karo. Teraz może coś o życiu prywatnym. Pan jest żonaty. Tak. Tak. Pan jest żonaty. A gdzie pan poznał swoją żonę? W pracy. Pracuję jako dama kier. Macie dzieci? Tak, czwórkę. Aż czwórkę? Nie, jedynaczkę. Jedynaczkę, ale to jest czwórka trefl. Aż się dziwimy z żoną. Matka blondynka, ojciec blondyn, a dziecko trefl. Jak się panu prywatnie powodzi? Wie pan, widziałem koło siebie naprawdę duże pieniądze. Nie narzekam. Nie narzekam, teraz z kolegami z pracy, własnymi siłami budujemy domek. A więc serdecznie panu dziękuję i pozwoli pan, że pożegnam go karcianym pozdrowieniem. Jak wy tam się u was w talii pozdrawiacie? Nie łam się. Nie łam się. A więc nie łam się. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Drodzy państwo, naszym gościem był pan Król Kier. Zaś w loże komentatora zasiadał pan Stanisław Joker. No widzisz, w dzisiejszych czasach to nie jest ważne, co umiesz. Ważne jest to, kogo znasz. A kogo ja znam? No. Ciebie. A dzisiaj już nasz gość. Jest to pani Danuta Nietoperek, znana państwu jako posłanka. Proszę pana, może nie używajmy słowa posłanka, bo to brzmi jak coś z pościeli. A zatem jak mam mówić? Pani poseł, po prostu. A więc pani poseł po prostu, która reprezentuje partię polityczną 111. Tak. Proszę powiedzieć, skąd taka tajemnicza cyfra? Grupa założycielska po raz pierwszy spotkała się w pokoju numer 111, stąd ta nazwa. Zresztą stwierdziliśmy, że ona doskonale ilustruje nasze poglądy polityczne. Rozumiem. Proszę powiedzieć,
A jaka jest wasza orientacja polityczna w parlamencie? No jak się wchodzi głównym wejściem, to schodami prosto w dół i na prawo. Rozumiem. Ale nie to będzie dzisiaj głównym tematem naszego wieczoru. Otóż ostatnio stała się pani bohaterką głośnego i bulwersującego skandalu matrymonialnego. Owszem, ja chciałam zawrzeć ostatnio związek małżeński, ale że odpowiedniego kandydata nie znalazłam. Czyżby może kobieta? A nie, kobiety mnie w ogóle nie interesują. A zatem? Ożeniłam się sama. Rozumiem. Podobała mi się moja kandydatura, bo jestem osobą kulturalną, bez nałogu. Ale młodą jeszcze. No, wie pani, że... No, muszę się przyznać, że nawet ja... zauważyłem, że bardzo siebie lubię. A. No ale pojawiły się kłopoty. Urząd Stanu Cywilnego nie uznał zawarcia, chociaż dwa razy powiedziałam tak i złożyłam oba podpisy. Wiem. Może jest pani osobą niepełnoletnią. No ale skąd? Mam też kłopoty z hierarchią kościelną. Wiem, ma pani również kościelny ze sobą. Właśnie nie mogę podobno. Bo są potrzebne dwa zaświadczenia z pierwszej komunii. A ja mam jedno. Nawet gdybym jeszcze raz przyjęła komunię, no to byłaby to już druga komunia. A mnie jest potrzebne zaświadczenie z pierwszej. Czyli w świetle prawa jest pani ciągle wolna. Nie, proszę pana, jestem zaręczona. Rozumiem. Ale może pani przecież jako posłanka, jako pani poseł po prostu, wnieść do Sejmu projekt ustawy, która umożliwi pani. Już wniosłam. Lub w ogóle zrezygnować z zawarcia związku. Ale proszę pana, ja nie widzę powodu, żebym ja nie ożenił się z osobą, którą kocham i którą szanuję. Rozumiem. Dziękuję pani pięknie za wizytę w studio.